Siemanko moi mili, dzisiaj jestem w takim gospodarstwie, które jest bardzo ciekawie wygląda ze względu na to, jak zostało zlokalizowane, a mianowicie jest tuż obok Odry, także fajny widok tam będzie, przypuszczam. Muszę tam sobie jeszcze dojść, bo nie byłam. Sorki, wiatr mnie to atakuje. Ciekawostką jest to, jak zobaczycie, te domy zostały blisko siebie postawione. Obok starego domu powstał nowy dom, który najwyraźniej nie został chyba nawet ukończony, a może nie, może był ukończony. Tylko tak wygląda. Wygląda to wszystko na bardzo puste, na pierwszy rzut oka, jak i na drugi, więc zaraz tam zajrzymy. Natomiast bardzo ciekawie może być malowniczo to wyglądać, bo ta wiosna tutaj już tak się pojawiła. Ale fajnie, tak na przestrzał. Nie no, ten dom był ukończony, to jest jakiś taki dom z lat 80. lub 90. może. Chyba 90., bo tak te kafelki, taki styl, chociaż te wzorki jeszcze malowane w dawnym stylu. Może zaczęli budować w latach 80., skończyli później, a potem coś się stało, najpewniej powódź chyba, bo co by mogło być przyczyną opuszczenia budynków takich atrakcyjnych po prostu w położeniu swoim niekorzystnym. O, tam jest piwnica, więc zaraz zobaczymy, czy sucha. No teraz to jest sucha, ale może kiedyś tak nie było. Ale tu pusto, słuchajcie, bardzo pusto. Dawni mieszkańcy najwyraźniej zabrali ze sobą wszystko, cały swój dobytek i nic nie zostało. Ale jest taki klimat ciekawy, no fajnie wyglądają na przykład te żółte kwiaty, czy też te kwiaty bzu za oknem. Kamera tego tak nie widzi, jak ja to widzę takie kolorowe i ładne bardzo. No tym razem takie zapowiadające się na puste zupełnie i takie zdewastowane w dodatku. Ale zobaczymy, może coś, a nóż ciekawego tu jednak będzie. Wzorki na ścianach się zachowały, tego nie zdołali zabrać ze sobą. Bałkiem malowane kwiatki, tu gdzieś takie malowidła. A tutaj gniazdko znowu widzę, właśnie tak jak tam. W miejscu lampy powstało gniazdko jaskółeczki prawdopodobnie. No tu był piec kuchenny całkowicie zdewastowany. Niewiele się tutaj zachowało z niego. Ale jakie to jest fascynujące, tutaj taki labirynt aż tutaj do pomieszczeń gospodarczych. Patrzcie, jakie to było wielkie gospodarstwo. Olbrzymie, ile tu musiało być zwierząt. Tam są jeszcze jakieś budynki. Tu droga prowadzi do jakiejś stodoły, więc od razu tędy może pójdziemy. Z ciekawości. Jakie to jest ciekawe miejsce. Spójrzcie. Ile tego tu jest, tych budynków? Może puste, ale jakie ciekawe mimo wszystko. No wszystko mnie ciekawi, bo jestem taka spragniona urbexu wyraźnie. Ale wielka stodoła. Spójrzcie, jaka ona jest. Właściwie latarka chyba nic nie da. Ona jest olbrzymia. Klimatyczna. Oponarium takie tutaj występuje bardziej. Czyli składzik dawnych opon. Jakaś taka dziupla samochodowa tu najwyraźniej musiała być. No i tam można wrócić do tych pomieszczeń gospodarczych. No super, połączone to było ze sobą wszystko. Ale tam można dojść do tej Odry, to od razu może chodźmy tak zobaczyć z ciekawości. No to jest znowu jedno z miejsc, które zawsze mijam autem jadąc i mówię, tak, jak będę wracać, to w końcu zwiedzę. I za każdym razem, jak wracam, to jestem już tak, za przeproszeniem, brzydko chciałam powiedzieć, wiecie co, no zmęczona, tak? Używając synonimu kulturalnego, jestem po prostu tak wymęczona, że nie daję rady fizycznie już czasem. O, patrzcie, no i tutaj była, znaczy jest Odra, w sensie jak to musiało chyba kiedyś zalać najwyraźniej, no bo jest bardzo blisko. Ogromna ta Odra, powiem wam. Siła tej rzeki jest nieprawdopodobna, jak właśnie się stanie przy samym brzegu, tutaj się nie da, bo tu jest taka skarpa. To w sumie chyba nie zalało tego gospodarstwa raczej, bo tak jest dosyć duża różnica w wysokości z 6-7 metrów co najmniej, tak na moje oko. Odra jest niesamowita, jak się stanie gdzieś przy samym brzegu. Ostatnio tak sobie pojechałam w takie jedno miejsce koło Kuźni Raciborskiej, zdaje się, i tam poczułam tą jej siłę, że gdyby tak się osunęła noga, to już by nie było kilometr dalej, to najmniej bym wyszła, jakbym wyszła w ogóle. Ale to wygląda, jeśli chodzi o swoją wielkość, że zobaczcie, ten stary dom połączony z tym pomieszczeniem dla takim chlewikiem, świnki pewnie tam były, tutaj stodoła i to olbrzymia, pewnie wokół te wszystkie pola były też tego samego właściciela, więc
Pewnie tu były i traktory, i wszystko. No niestety najpewniej nie miał kto przejąć gospodarstwa i pewnie już był ten człowiek starszy. I tak się przygoda skończyła tego miejsca. Historia tego miejsca, chciałam powiedzieć. Fajne te stropy, w ogóle super pomieszczenie. Bardzo fajnie to wygląda. No duże, duże to było. Powiem wam, nie takie malutkie. No zresztą świadczy o tym ta rozbudowa, widać, że rozbudowa, w zasadzie budowa nowego domu obok świadczyła o tym, że ktoś tutaj miał jakieś plany, ale potem wszystko upadło. Tu podobnie pusto z tego co widzę. Niestety nie ma tu skarbów. Liczyliśmy na to, nie? Że jakieś skarby jeszcze się... O, jaki skarb. Coś narysowanego. Chyba tutaj wszystko całe. Nie wiem. O, jaka pustość. Także nie ukrywam, że będę to zwiedzać w trybie ekspresowym, bo jadę zaraz dalej szukać jakichś skarbów. I te swasty wszędzie. A tam jeszcze ten strych na górze jest połączony ze pomieszczeniem gospodarczym. Co było tam widać. Fajny domek. Kurde, wszystkie domki są fajne. Mnie ogarnia coraz większa frustracja, wiecie, że podjęłam pewne jakieś takie kroki, że mówię, a piwnica jeszcze, że muszę sobie kupić w końcu działkę jakąś, nie? I będę coś budować. Najpierw podstawa to mieć tą działkę, bo jak już się ma, no to coś tam zacznie się robić siłą rzeczy. Prędzej czy później. Aha, taka mała. Taka piwniczka. Ja myślałam, że ona się ciągnie dalej. A jaka stroma. W sensie te schody strome. Wybaczcie, jeżeli właśnie ktoś będzie negatywnie komentował, że ja ostatnio sapię, czy wzdycham. No wiecie co, mam problem jakiś z płucami. Jest jakby coraz gorzej, mam wrażenie. Będę musiała chyba się w końcu wybrać do jakiegoś lekarza. Tymczasem robię co mogę, żeby żyć jak człowiek. Ale jakoś tak mi się pogarsza czasami. Dlatego czasem słychać takie dźwięki. No właśnie. Ale to jest klimat w ogóle. Ten dom jest obok tego i jest połączony jeszcze z nim takim gankiem, nie? Bardzo blisko. O, drzwi tu ktoś wywalił. Tu jakieś napisy na kafelkach. Wow, jaka demolka. No ale wyposażenia to tu nie było zdecydowanie, bo widać, że było pusto. Najpierw z daleka myślałam, że taki dom nieukończony. Ale jednak widać, że był ukończony. Tu kable powyrywali nawet. Tutaj było ogrzewanie. Widać, że ślady po grzejnikach zostały. Rurki, a grzejniki ktoś zabrał. Tam jeszcze jakaś piwnica jest, także zaraz zobaczymy. Ale zdrowy beton. Taki dom to postoi nawet jak wszystko dookoła padnie. Taki wysoki. Tam jeszcze jest wejście na sam strych. O kurczę. No to wysoki. No taki nie, może nie najpiękniejszy. Ale jadźcie. To jakaś artystka mieszkała. Czy artysta? Chyba artystka. Jakaś artystka albo jacyś... No nie wiem. Ludzie, którzy coś brali? No niekoniecznie. Piękne to jest. Nadzieja, a ja z daleka myślałam, że to pisze Nadia. Nie, Nadzieja. Też się jeszcze ślepa jestem w dodatku, nie? Patrzcie, jakie ładne kwiatki. I inne rzeczy. Gołębie. Wiewiórka nawet jest. I grzybki. Urocze. I kościół, czy też jakiś budynek? No i to jest forma sztuki mało doceniana. To, co się dzieje, ta historia urbexu właśnie. Historia budynku, co się dzieje z nim później, po opuszczeniu, tak? Czasem jest to taka typowa dewastacja, wandalizm, nie? Ale patrzcie tutaj, może to było jeszcze za czasów mieszkania tutaj, bo tu widać, że... Tu widać jakieś malowidła za czasów jeszcze mieszkania w tym miejscu. Ktoś to farbą odmalował.
Jakiś pokój dziecięcy najwyraźniej. Patrzcie, no malowali to, co widzieli, tak? Traktor, pola, takie wzgórza morenowe albo jakieś tam lodowcowe. Plus po prostu jakieś kwiatki. Tu jakaś pszczółka, drzewo było. I jakieś literki tam są. Ale chyba z tego nie ułożymy żadnego wyrazu, tylko takie po prostu literki. No jakby mieszkał tutaj ktoś w wieku przedszkolnym, 6-7-latek, który się uczy pisać i czytać. I jakiś tato zdolny, czy mama mu narysowała, namalowała. Fajne, super to wygląda. To nie jest miejsce na szybką eksplorację, tu się ma ochotę przebywać, wiecie? Usiąść sobie i patrzeć przez te okna. Ten świeży wiatr z zapachem kwiatów. Żadnego smrodku nie czuć, tylko piękny zapach kwiatów. To miejsce mnie zafascynowało. Mimo swej pustości znaleźliśmy takie skarby artystyczne, także dobrze jest. Zawsze coś człowiek znajdzie, tak? Tutaj jest antena satelitarna. No i ten widok na pole, po prostu nic tam nie ma, nie? A tu jest fajny napis, kocham gejów. I LGBT pod spodem pisze, także pozytywny przekaz, żadnej tej. No tam po drodze była swasta, tu kocham gejów, no różni ludzie widocznie tu przebywali. Każdy wyraził swoje poglądy odrobinę. Ja tam jestem zwolennikiem, najlepiej na murach swoich poglądów nie wyrażać, a po prostu w życiu robić swoje. Ale tam trzaska, się wystraszyło. Matko, jakby tam ktoś był, słyszycie to? Co tam tak trzaska? Ale te poddasze mogłyby być fajnym miejscem do zamieszkania. No to blacha z góry odpada i ona takie dźwięki wydawała. O, tam na wietrze. No dosłownie jakby ktoś tu był, nie? Przez chwilę tak myślałam. A to jest fajnie, bo można popatrzeć ten dom z góry. Można też mu zrobić zdjęcie takie nietypowe, bo rzadko kiedy tak mogę stanąć wyżej niż dom stary, jakbym drona miała. Dron dla biednych, słuchajcie. No nieźle, mam drona, słuchajcie. Zawsze o tym marzyłam. Znaczy drona tak właśnie tu chcieć bym nie chciała, bo przeraża mnie to, ta możliwość zgubienia go, nie? Podziwiam ludzi, którzy to wypuszczają i się nie boją, że go zgubią. Mimo tych wszystkich tam nadajników, że to się da zlokalizować go. Ale są tacy, co puszczają drona na kilkadziesiąt kilometrów gdzieś tam. Sprawdzają, ile on uleci. No nie wiem, ja bym się kurdowała, nie? Że go już nie znajdę. No nie szastam tak kasą, żeby sobie kupić drona i się nie przejmować, czy go stracę. Jak na razie to nawet na lampę nie mam. Ale słuchajcie, wybaczcie, że włączyłam reklamę na YouTubie, ale postanowiłam, że na tą lampę zarobię na YouTubie. No nie wiem, ile to potrwa. Potrwa to zapewne kilka miesięcy z taką oglądalnością, to i pewnie z rok. Ale liczę na jakiś cud jeszcze, może coś się zmieni. Nie wiem, czy warto wierzyć w cuda, ale trzeba próbować wszystkich sił. Tutaj jest taka piwnica, można by tu śmiało zamieszkać, taka suteryna, jak to kiedyś się mówiło, czyli wysoka piwnica. Że te okna takie całkiem duże i pomieszczenia nie są aż tak nisko, całkiem wkopane w ziemię, tylko trochę. Więc śmiało w takim miejscu można by zrobić sobie fajne takie pomieszczenia podziemne. Jacuzzi, basen, bilard. Co kto chce? Znalazłam wreszcie jakąś datę. 2004 tutaj kolęda się przykleiła oraz święty Józef, patron rodzin, opiekuj się nami. Taki napis na tej naklejce. Fajne te naklejki bardzo są. Choć nigdy w życiu nie ugościłam kolędy w swoim domu żadnym. Ani u rodziców, ani teraz. To sama nie wiem, może kiedyś to zrobię, tak z ciekawości, żeby wiedzieć, jak to w ogóle jest. Może to, co powiedziałam, trochę zaszokuje niektórych, nie wiem. No wiecie co, po prostu pochodzę z ateistycznej rodziny. Moja babcia wprawdzie była wierząca, a moi rodzice nie. I tak po prostu się potoczyły moje losy, że dopiero teraz trochę może zaczynam być wierząca. Ale nie wiem jeszcze, czy to się potoczy i w jakim kierunku. Aczkolwiek przyznaję rację wielu osobom, że wiara bardzo pomaga w życiu, a nie wierzącym być to jest bardzo trudno. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Sorry, wybaczcie, że tak się rozgadałam, trochę nie na temat. Ale jakoś tak mi to... No właśnie, bardzo mi się podoba tutaj widok, te kwiaty żółte. Tu jest taki ozdobny element.
na tym domu. I tu jest piękny bez. Ciekawe, czy pachnie. No pachnie i to jeszcze jak. Ładnie. Ja muszę sobie potem gdzieś nadrywać jakiegoś dzikiego bzu i do domu ten zapach piękny zanieść. No tutaj te wszystkie pola musiały być też tego właściciela. Ktoś te pola ora, tak? Ktoś je dzierżawi, czy jak to... Może wy wiecie, jak to wygląda, jeżeli jest taki opuszczony dom, a jednak ktoś te pola tam użytkuje, nie? Używa. Także nie wiem dokładnie, jak to wygląda. No tu też były jakieś zwierzaki, nie wiem, czy to mogły być jakieś króliki, kuny, nie kuny, może te. O, to jest wejście na górę, z którego nie wiem, czy się uda skorzystać, bo tu jakieś cegieł tyle, że nie wiem, czy to się pchać, bo i po co. Ciężko się przedrzeć, ale tam nic nie ma, nie? No to nie idziemy tam dalej, bo ciężko tu przedrzeć się przez te cegły. Jeszcze chcę pożyć trochę, bo kto wie, co mnie dzisiaj spotka, a wiecie, jestem taki trochę kaleczniak, bo boli mnie dzisiaj noga, od wczoraj w zasadzie. Planuję przejść jakieś kilka kilometrów, a pewnie się zrobi z tego i kilkanaście. A po prostu codziennie chodzę za dużo i muszę sobie trochę jakoś chyba odpuścić którymś razu, za którymś razem. Także pierwsze koty za płoty, mam na myśli pierwszy urbex z dzisiaj, taki na początek, że tak powiem, łatwy, z łatwym dostępem, z łatwym wejściem, bo nie wiem, co mnie dziś czeka, a wiecie, może znowu znajdę jakieś wiszące schody i będę się zastanawiać 5 razy, czy wchodzić, czy nie. W kondycji jestem bardzo kiepskiej ostatnio, bo właśnie dopadają mi różne choróbska, więc mam nadzieję, że jakoś mimo wszystko wyjdę z tego cało, jak zwykle, i wam dostarczę ten materiał filmowy. Ostatni luk na te gospodarstwo i pomalutku stąd idę, żeby mieć dużo czasu na pozostałe obiekty, bo dzień niby jest długi, ale ja tego czasu mam strasznie malutko, wiecie. Jestem uzależniona po prostu od tego jednego dnia w tygodniu, w którym gdzieś mogę podjechać. Nie chcę narzekać, ale bardzo ograniczają mnie wszystkie środki finansowe i w ogóle. No jest pod tym względem kiepsko, nie? Ten też ładnie pachnie. Najładniej pachną te jasne. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że te ciemne, ładne i ozdobne trochę mniej pachną zazwyczaj. Nie wiem, czy to jest taka zasada, zawsze taka reguła, ale tak mi się wydaje, że te zdziczałe jeszcze pięknie pachną. Właśnie taki u babci kiedyś rósł i miałam dobre wspomnienia z tym bzem. No i tu jeszcze wam pokażę na sam koniec. Przepraszam, że tyle się rozgadałam, nie na temat. Pokażę wam tutaj domek z tej strony. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Jak to zobaczyłam na początku, to mówię, o kurczę, nie? I tutaj te tuje, jakie wielkie, wyrosły. Fajny ten dom był, no on jeszcze nawet można by go było ratować, bo on jest taki z betonu. Ten starszy po prostu wyburzyć, no bo to już ciężko byłoby mówić o remoncie. I można mieszkać w takim fajnym, spokojnym miejscu. Cudowne miejsce, fantastyczne, aż nie chce się stąd iść, naprawdę. Trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego.